Halo, witam. To ja, Marcisław. Świetny detektyw. Kiedy mogę wczytać. Ostatnio zrobiliśmy dłuższy odcinek. Mam nadzieję, że udało mi się go pociąć na dwa mniejsze na czas, bo takie długie materiały się trochę powoli renderuje. A YouTube to już w ogóle jest przy nich beznadziejny. Tu jest dziwne takie wcięcie. Nieważne. Robiliśmy quest na Romeo i Julię, a po drodze spotkaliśmy pana detektywa. I montując ten materiał sobie zdałem sprawę, że wow, zrobili taki spory quest, a pan questowy mówi tylko w czumpa pałumpa. Nie wiedziałem, że ona takie dźwięki wydaje, ale jakiej ona jest w ogóle klasy? Counselor, tak? Nie, też Sentinel. Sentinel jest chyba najlepszy. Wydaje się, bo ma porówno wszystkie staty. Durosy i Mandalorianosy. Disengage, Burst of Speed. I zabijaj. Ty w sumie też. I ty też. Co ona robi? Jak wydało się ustawić. O, jest drugi Mandalorian. W tym momencie to chyba nawet nie leci już trzeci. Ale strzela. I każdy dostał po levelku. Zacznijmy od Protagusa. Skille. Treat Injury. Może nie, może jednak perswazję. Moce... Nightspeed? Brzmi jak bardzo przydatna rzecz. Tego wezmę. O, Remainsy w końcu się wczytały. Mandalorian Datapad. Kolejny. Riadu Strength Amplifier, Vibro Double Blade, Melee Shield. Cool. To jakiś plecaka w nim rzeczy. Takie dobre. Tak. Tu byliśmy. Tutaj wracamy na... Co jest z tą muzyką nie tak? Tutaj byliśmy. Okej, level w mission poproszę. Tak. Security. Demolition. Awareness. Computer use. Ma sneak attack 5. Jakby mogła go używać strzelając, byłoby bardzo fajnie. Jeszcze ty, skill Street Injury. Wszystko w Street Injury. Pod co idzie podwójny miecz świetlny? Pod Two Weapon czy pod Dueling? Czy może pod żadne? I czy Melee Weapon i tutaj buffy do tego samego co miecz świetlny? Czy miecz świetlny to też melee weapon? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jedi Defense. O, to brzmi cool. A, Jedi Defense broni nas przed pistoletami. Pozwala nam robić te. No,
odbijanie pocisków. Czy Drain Alive jest częścią tego? Nie. Nieważne. Ej, Force Pusha można robić nawet jak się ma pancerz założony. Chciałem jej zrobić slowa, co nie? Lepszego heala jeszcze nie. Lepszego pancerza też nie. Knight Valor. Co to dawało? Plus 3 do odporności. Do całej drużyny. Muszę o tym pamiętać. Tak, wziąłem to. A w czym problem? What? W tym, że mówiłem, że wezmę coś innego? To jak zawsze. Nie wiem, po co tutaj łażę. Bo tu Mandaloriany są, a ja zapomniałem przeczytać kolejną notatkę. Jarg, did you remember not to take the XT model back out today? There was something funny with one of the intakes and I thought it could jump. Ha, consider yourself lucky. If someone was dumb enough to take that thing out, he would have... plowed right into the ground within a kilometer. Po drugie, Jarg went missing in Sector B. Then Risa saw someone moving south of there. Take a couple troops and find out who it is. If they look suspicious, terminate. Chodzi o mnie? Chyba nie. To by nie było based. Co ona tu? I'm here. Te NPC są głupie. Jeszcze najważniejsze, oznacz protaga i robisz cura. Jeszcze jedno. Teraz Knight Valor. Gdzie jest Mishun to... A. Nie aż tak daleko. Zacięta walka. Hej, Mishun, musiałem spojrzeć, czy ona do niego w ogóle strzela. Metal Box. Medpack. Miny. To jest trochę problem. Metal Case. A, Reaper. Pack. Equipment. Rack. Rack. Pack. Pack. Rack to by musiał być trochę wyższy. Jeden coś zostawił. Stabilizer Gauntlets. I kolejny... tablet. Adrenalin Amplifier. Dam se w żyłę. Mogę sobie też dać leczenie. To bardzo przydatna zdolność. I tak, noszę plus 1 do strengtha. To jest plus 2 do strengtha. A ten jest plus 2 do dumy. Demolitions. Dobra, to dla mnie. Ten plus 1 dla tej, no. Tej przemądrzałej. I co ja tu jeszcze mogę założyć? Chyba nic specjalnego. Musiałbym się dowiedzieć... co jest lepsze? Fortitude czy Reflex?
Chyba Fortitude chyba broni nas przed bronią białą, a Reflex przed palną. Tak bym zakładał. Pewnie nie. A. Quest items i kolejne. A to jest dokładnie ten sam, Sektor B. No. To saga o Jergu się niestety nie za... Co to jest? To jest kamień? Chyba nie, to jest chyba taki duży... Halfhound. Albino Calfhound. I'm here. Wracać. Co się stanie, jak pójdę solo? No one's gonna see this mission. Nie ma sneak ataku przy pistolecie. W sumie, odechciało mi się sprawdzać. Ta. Nawet nie trafiła. What? Co i tutaj? Yes. Trzeba sposobem. Night Valor. Force Aura. Co tu się stało? Night Speed i... Już straciłem tą obronę, tak? Wydawało mi się, że będzie gorzej. Let's make this quick. Dobra, nieważne. Dlaczego w sumie Z jest strajfowaniem i C w sumie też? Dziwne, ale okej. Pozbyłem się tego albinosa. Nie wiem, czy słusznie, czy nie. Najwyżej, jak będzie jakieś zadanie, to już je wykonaliśmy, tylko odbierzemy nagrodę. Dobra, no to czas rozejrzeć się za tym drugim gówniarzem. Wracając do wątku sprzed dwóch odcinków. Są dwa rody tutaj na planecie. Właśnie rodową mają od bardzo dawna. W sumie od pewnie tygodnia, bo to są dość świeżi osobnicy. Oni tutaj nie są od tysiącleci. Nie to. What can I do? Okay. What? Ale czy tam się ktoś leje? Tam się ktoś leje ze zwierzętami. Droid. Nie wiem, czy słusznie ignoruję te małe stwory. Po mojemu słusznie. Są strasznie żadne. Kto ty jesteś? Thank you for saving me, Master Jedi. I am C-842, a personal assistant droid. Personal assistant droid? As I said, I am C-842, a personal assistant droid. Although in recent months the assistance I render seems to have taken on a disproportionate significance.
Are you Elise's droid? Did she send you to find me? Please do not tell her you saw me. You are running from her? Yes, but I have my reasons. I'm afraid my owner became a bit too attached to me. Obsessed, even. She tried to treat me as her dead husband. It was not healthy for her. All the time? You don't want to know. Probably not. She is obsessed. She rarely sees other people, and appears to be fixated on me as her husband. She was becoming more and more insular. I thought it best that I leave. She may meet other real people this way. In fact, that was the reason I came here and sought out those cat hounds. What are you, suicidal or something? I think it would be best if I were no longer a factor. She would meet new people, living people. Please, will you destroy me? A mogę go nie niszczyć? To trochę wartościowy... Dobra, to są Gwiezdne Wojny, tutaj roboty nie mają praw, ale mają uczucia, więc wartościowy obiekt. Dwójka odpada, ale jedynka czy trójka? Dobra, jedynka. Dlaczego mam znowu pełne życie, dopiero co miał jeden punkt? Nie żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, ale okej. Okay. Czy dało się pod Crystal Cave? Crystal Cave! A mówili, że jest tu taka... Taka... jaskinia. Ciemno tu okropnie. Jakieś kinrafy biegają. Jeżeli to jest pająk. To jest pająk, tak? Nie, chyba bardziej modliszka. Nie jest jakaś specjalnie agresywna. To dziwne. What? Przeleźmy go bombą. O cholera, nie zabiło go. Kinraf się wkurwił. No, on wygląda obrzydliwie. Znaczy, nawet go nie widzę, ale... I tak jest obrzydliwy. Może i lepiej, że tu nic nie widać. Ja tu jestem tylko po kryształ i już go widzę. Ale widzę też kolejne kinrafy. Kolejny granat. Muzyka. Nie kojarzę jej z Gwiezdnych Wojen. Widzę już kryształy Kinraf Egg. Let's make this quick. Przydałyby się jakieś ataki AOE, bo mamy w tym momencie... Znaczy, w sumie są ataki AOE, ale nie chcę chyba rzucać granatem. Ej, widzę to zaczyna... Hive, Kinra. Concussion, Sonic, Adhesive, Cryoban, Ion, Frag. Ruszył się, więc... Trudno mi to już da. Dobra, zaobijmy go po prostu. O nie, ty disengage'u i najpierw go zestunuj, a potem dopiero bij. Mission... Nakierowa.
Czego save? Co to znaczy save? Crystal Formation. A crystal is found in the remains of the egg. Co? Ogołocę to jaskinie z wszystkich kryształów, jakie tylko mogę znaleźć. A, dobra. Nie wszystkie kryształy są... zdatne do użytku, tak? Albo nie, po prostu nie wszystkie jajka są zdatne do zdobycia kryształu. Tych kryształów. Te jaja są niezniszczalne? Zaraz sobie obejrzymy, jakie tam kryształy poleciały. Mam miecz? Szkoda, jakbym miał taki miecz bezkryształowy. Mógłby tu być jakiś trup, który przyszedł zdobyć kryształ. Ale zabiły go Kinrafy. Czy on go uderzy, czy nie? Chyba nie. Okej, teraz. Nie mógł znaleźć ścieżki. Bidok. To zebrałem sporo kryształów. Cała jaskinia? Cała jaskinia. Wychodzimy. Co to za kryształy w ogóle? Okej, okay, Crystal Blue. Bondar. Blue. Nic więcej. Crystal Bondar. Upgrade item, lightsaber. This crystal was mined on a far orbit asteroid circling the Alderaan system. It produces a volatile lightsaber beam that pulses on impact, discharging part of its energy into an opponent. Jest kryształ... Są czerwone kryształy. To jest ciekawe, wiecie dlaczego? Bo czerwony miecz świetlny wcale nie jest naturalnie czerwony. Czerwone miecze świetlne powstają dlatego, że Sith bierze normalny kryształ i go spacza. Rubat. Used in lightsaber construction, Rubat crystal is mined on Femis. It produces a clearly defined blade that a Jedi can easily focus on. Yellow. I to wszystko. 10 czerwonych. Niby lubię czerwony miecz, ale... Bo teraz jak wiem, że mogę strajfować, to fajnie się będzie poruszać. Mogę robić ten tu skąd. Najwyraźniej spał. Czegoś pilnował? Nie? Powiedziałbym, że szkoda, ale bym skłamał, bo nie szkoda. Robić Romeo i Julię. Ancient Grove... A, tutaj Path North i tam będzie farma, na którą chcemy iść. Wiecie co? Ej, a ja zrobię tak. Patrzcie, M, Ebonhawk.
Nie byłem chyba jeszcze w środku. I nie dostanę się do środka? Dostałem się do środka. Fajnie, bo własny statek, po którym można chodzić, to jest fajna rzecz. Chyba, że to Normandia. Normandia jest akurat zbyt duża i zbyt nieprzyjemna w nawigacji. O, jest Workbench. Lightsaber. Upgrade. Mój. Power Crystal. Rubat to jest ten, który ostrze w ten. Cienkuszuje. Plus jeden do ataku i plus jeden do damage'a. A ten drugi to jest ostrze wybuchowe, które sprawia, że mogę stunować. Mogę oba założyć? Tak. Assemble. Teraz jeszcze bym zmienił kryształ koloru na zielony na przykład. Mogę zmienić... A, mogę też dać szansę na stuna dla tej drugiej. Zostawię jej żółty. Skoro taki miała, to niech ma. Armor. Echani Fiber i... Mogę ściągać te ulepszenia? Chyba mogę, więc założyłem. Tak, mogę je ściągać. No to niech ma ulepszony pancerz. Ranged. I Ordo Repeating Blaster nie. Ja bym chciał Bendax Blaster. To jest ten, który nosi... Tak. Mission go nosi. Energy Cell zwiększa obrażenia. Scope i tak zawsze jest, więc nieważne. A podnosi... Gdybym tylko widział, co on podnosi. Atak bonus, dobra. Energy Beam to daje trochę obrażeń od energii? Nie, po prostu zawsze jest obrażenia, są obrażenia od energii. Zwiększa obrażenia. I lepszy spuścik, który robi też bonus do obrażeń. W pełni ulepszony. Melee weapon... Cały czas używam tego wibroostrza, więc założę wszystko. Plus jeden do physicala, plus jeden do ataku i physicala, i plus dwa do ataku, i plus jeden do physicala. Nawet fajne, ale trochę żadne. O, już fajniejszy mieczyk. Jakbym znalazł takie białe ostrze, byłoby cool. Nie mogę się trochę oddalić? Nie? To nieważne. Transit disabled. Już mi się tu nie podoba, muszę wyjść na piechotę. Cockpit, energy room, subhangar, exit ramp. Co mi się podobało w MMO, to było to, że można że dostajemy na własność statek i można po nim chodzić. Można sobie wejść do kokpitu, najpierw wybrać na stole transit bag. Najpierw wybrać sobie na stole, do jakiego systemu lecimy, potem iść do kokpitu, kliknąć i lecimy przez nadprzestrzeń. Okej, teraz każdy może go, a każdy ma szansę na to, że przeciwnika zestunuje. Wbrew pozorom jest bardzo fajne. Znaczy wbrew pozorom, jakim pozorom? Jedyny pozór jest taki, że no szansa. Szansa to nie znaczy, że zawsze. A raz nie zawsze, zawsze nie wciąż. To trzech razy sztuka. A za czwartym się zeruje. Co oni... Jakie one są żądne krwi?
Echani Light Armor, Echani Shield, Cardio Package, Verpine Headband, Cassus Diary, Cassus. Ten Cassus, który umarł? Ej, ale by mi to pomogło wcześniej, bo w poprzednim odcinku robiliśmy zagadkę śmierci Cassusa. This is the diary of Cassus Sandral. A nie. Dobra, sorry, to nie ten Cassus. Tamten się nazywał jakoś podobnie, ale nie Cassus. Jakoś Kamdak czy coś. Imiona w Star Warsach też są jakieś dziwne. Cassus to jest syn Sandrala, ten, który zaginął wcześniej. This is the diary of Cassus Sandral, amateur archaeologist. It details his efforts to discover the source of the ancient ruins found across the surface of Dantooine. Upon reading it, you gather that he had found some correlation between the ruins and something called the Rack. To mi pomaga. Częściowo. Tylko, co były jego rzeczy, co nie? Czyli on nie żyje. Nie tu. Tu. Z Echani Fiber Armor, a to jest Echani Light Armor. Jest gorsze? Jest chyba, że kolor tego samego stroju, co nie? Jest gorsze chyba tylko dlatego, że nie ma założonych buffów. Tak, to jest dokładnie ten sam strój. Tylko jeden jest czarny, drugi jest zielony. Yes? Matale State... idziemy tam. Ciekawe, że zmarł... za farmą metalów. Metalów. Matelów. Tych mentalnych. Biegnij, chłopcze, biegnij. Drażni mnie cały czas. Jak tylko na siebie spojrzę, widzę, że tylko jeden miecz świetlny. Na drugą bronią jest wibroostrze. To jest taki rażący... ten... rażący punkt, który można by poprawić. Zdobyć drugi miecz świetlny. Tylko gdzie? Zapiszę może, co nie? Dawno nie zapisywałem. 18. Let's go. This is private property. By what authority are you trespassing on this estate? I come on behalf of the Jedi Order. I wish to speak to Alan Matale. You have come from the Jedi Council. Master Matale wishes to speak. I will inform him that you are here. Remain at this location until he arrives. No, rzeczywiście ma więcej droidów. Każdy uzbrojony. Kurna. My protocol droid tells me you are here on behalf of the council. I was beginning to think my demands had been ignored. Though I think your time would be better spent interrogating the Sandrals as to the whereabouts of my son Shen. Any information you might have would be helpful. I have already told my story to the council. Why did they not inform you of my circumstances? I did not expect such incompetence from the Jedi, but I shall repeat the tale once more.
Many years ago, I brought my family here to Dantooine to escape the crush of humanity on the core worlds. Soon after we settled here, the Sandrels arrived, and they have been a plague upon my house ever since. The injustices the Sandrels have committed against the Mataleys are far too numerous to name. But the Council is well aware of our many disputes. Recently, I discovered several Sandrel droids trespassing on my land. What were they doing here? I have no idea what nefarious purpose lay behind their arrival. My own assassination, perhaps? Destruction of my property? Maybe a simple spy mission? I wasn't about to find out. My own security droids destroyed the invaders. Not a single one survived. It was shortly after this incident that Shen, my only son and heir to the Mataleya estate, vanished. Obviously, Nurik, the unscrupulous head of the Sandrel clan, has abducted my son in retaliation for the destruction of his droids. I shall go and speak to Nurik Sandrel. The only resolution possible is the immediate return of my son. Why does the Council insist on stalling? The life of my son is at stake. Is it possible... Yes, of course. Now I understand. I am a man of the world, Jedi. I know how things are done. I will make a contribution of 1,000 credits to the Council in exchange for rescuing Shen from the Sandrels. I will present the credits directly to you, of course. Whether the Council ever learns of this donation is completely up to you. I understand you are upset, Alan Matale. Rest assured I will find Shen. Nevertheless, my offer still stands. 1,000 credits for Shen's safe return. Eventually, I will take whatever action is necessary to rescue my son, including raising the entire Sandrel estate. Until you find Shen, Jedi, we have nothing further to discuss. I suggest you hurry south to their estate, lest I take matters into my own hands. To się dużo dowiedziałem. Czy warto w ogóle iść tą drogę, w sensie pokazywać całą ścieżkę? To jest ten kawałeczek tam, o tu w tę stronę. To widzimy się pewnie na miejscu, albo jak mnie coś napadnie. Ej, jakie jajca, można odpalić force speed w trakcie poruszania się i zapierdylamy jak taki malutki samochodzik. Co jest... dość ciekawą rzeczą, bo tak sobie myślałem, czy Force Speed można użyć tak samo jak w Jedi Academy, najlepszej grze z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tylko trochę żartuję. Dobra, idziemy po chłopaka. A shit, to nie tędy, ja przepraszać. Szedłem od przodu, a powinienem iść tutaj w bok. Słyszałem, że jest bug, który sprawia, że Force Speed działa... resetuje mu się timer jakoś przy przechodzeniu między lokacjami chyba? Okej, mission Recover Mine. What? Świetnie. Droid miał Energy Shieldo i Basic Targeting Computer. Security Room. Co? 300? Czemu one mówią ojoj? I chciałem mówić, że pan wędrowycz tam się niepotrzebnie zbroi w 1000 droidów, ale wygląda na to, że bardaki też są nieźle uzbrojone. Co mi komputer powie? Widzę granat. Znaczy minę.
są droidy. Repair room. Kolejne trzy, tylko jeden jest zepsuty. Storage room. Nigdzie nie widzę gnoja. Download area schematics. Trochę niepotrzebnie, ale wziąłem. Sure. Siu. No problem. Didn't work. Skill to low, zaraz będzie skill to high. Simple. Yes? O, advanced medpack. What? Gotcha. Przeniesienie takiego klasycznego CRPG-a do 3D nie jest jakoś specjalnie dobry pomysł. Samo przeskakiwanie między postaciami z jakiejkolwiek taktyki, wszystko dodaje przez to sporo takiego tak zwanego po angliszowemu busy worku. Shen. Kto by się spodziewał? To on jest tutaj, ten Shen. Sure. Zanim go uratuję, to najpierw pozbieram rzeczy. O, spajki już się zwróciły. Prawie. Jeszcze trzeba trzech i bardzo bym chciał... kupić sobie ich. Stun droid poszło w truch. Przyznaję, że jednak boty nie są aż takie głupie. Light scans vision. Potrzebuję zrobić te implanty. Mały cardio implant, który wydaje nam constitution i trzy response package implanty, które dają nam dexterita. Light scan to awareness plus 4. O, ej, a dobra, to się tak samo nazywa. Verpine Headband. To dostanie chyba... tak, bo ma awareness plus 2, to jest żaden skill w sumie. Zamiast tego damy... jak ona się nazywała? Bastila. Zamiast tego damy Bastili plus 3 do will i plus 2 do awareness. Ona ma zwykły strój. Nie spojrzałem na to wcześniej. Ona ma strój, który nie daje jej żadnych buffów. A my nosimy Jedi Roby, które dają nam buffa. Ciekawe. Obym się nie zgubił. Co jest w tym hangarze wielkim? A, tam jest mieszkanie. Chyba. Stąd przylazłem. O, droid coś zostawił. Medium plating. O, Miszą. Otwieraj. Gotcha. Simple. Trochę medpaków. Ej, ten force speed cały czas działa. What? Chyba go zepsułem. Czy te droidy mówią za pomocą syntezatora mowy ajajaj? Prison Key.
Swoją drogą, mamy tutaj parę sposobów na rozwiązanie questa. Proszę, znajdź Shen i ratuj go, zanim mój ojciec zrobi coś, co będzie regretował. Są wiele bezpiecznych droidów, które strzegą halls. I will go now. To gdzie on był? Tu? Nie. Large locker. Sonic rifle. Zrobiłbym z Mission może z takiego snajpera. Jakbym wiedział, że to jakkolwiek viable taktyka. Gdzie on kurna jest? Holding cell. To było proste. Who are you? What do you want with me? Are you working for my father? I'm here to rescue you, Shen. Rescue me? No. I won't leave. It's too dangerous. I will protect you, Shen. Let's go. It's not my own safety I'm concerned about. I'm worried about the fate of Nurik's daughter, Rahasia. She's been trying to convince her father to release me ever since I was captured. If I escape, Nurik will think Rahasia is to blame. Nurik is insane with grief over the loss of his son, Cassus. If I leave with you, it is Rahasia who will suffer. I cannot allow that. What if we take Rahasia with us? If you can convince Rahasia to escape with us, I will accompany you. Though I do not know if she'd be willing to turn her back on her home and family. Who could imagine a Sandral doing such a thing for the sake of a Mitali? But if she will not go, then I too shall stay. I would rather face my own death than have her face her father's wrath because I escaped. I will speak to her. Ona nie jest zaznaczona na mapie. Fuck. Była gdzieś po drugiej stronie. Gdzie? Tu jest. What are you doing here? Have you found Shen yet? Ja nie wiem, czy słyszeliście, jak się zakończyła historia Romeo i Julii. To może przejdziemy do tego momentu i im po prostu utnęłby. I'm trying to rescue Shen, but he won't leave without you, Rahasia. Shen can be so stubborn sometimes. If one of the security droids sees me wandering the halls, father will get suspicious. I can't risk it. But I know Shen would rather die than leave me here alone to face the wrath of my father. Tell Shen I will meet you outside the gates. I will wait as long as I can, but you must hurry. Poszła. O. Footlocker, którego już oczyściłem, tak? Tak. No to fajnie, że się ucieszyłem. Nie w tę stronę. Tędy będzie szybciej. Chodź. I pray she is not just telling me what I want to hear, but I will have to take that chance. Hurry then, we must not keep Rahasia waiting. O. Shen, you're safe. Rahasia, well, thank goodness you managed to escape. It was all thanks to this kind Jedi that we managed to get this far at all. I thank you, Jedi, for all that you have done for us. It was no problem. No, we know that you must have gone to great personal risk to get us out of the Sandral state undetected. No reward is necessary. But surely we can... Get the fuck... No. A ten co? Oh shit. Będziemy się bić. Father! Mr. Mitali! Rahasia! Father! Mr. Sandral! Nurik! Allah! Osho! I knew this was all your doing! Knew you had captured my son! You had taken my Cassus from me long before that! You started it! I don't want to hear any of your excuses! Now I will get revenge for your transgressions! Ja
Don't make me intervene in this. We never asked for your help, Jedi. Nie? Do not press in matters that do not concern you. This is an internal affair for my family, and is none of your concern. You should not interfere with our private business, Jedi. This will be resolved very shortly. Ej, bo coś mi tutaj nie gra. Najpierw mnie wołają, żebym im pomógł, a potem mówią, że nikt mnie o nic nie prosił. To cholerę tu chodzi. Your children should be allowed to live their own lives. My son doesn't know his head from his backside. I am the only one qualified to be making his decisions for him, and I say that he leave with me right now. No, I won't. I can choose my own path. Shen, how dare you? I am tired of you controlling my life. I love Rahasia, and I want to be with her forever. And I want to stay with Shen forever, father. You two should stay together no matter what. Don't disobey me, Shen. Come to me now and leave her. If you don't, I'll disown you. I don't care. Rahasia and I will live on our own if you won't accept us. You will do no such thing. I am your father, and I order you to come back with me. No, father, I won't. Rahasia, you will not leave with this Mitale boy. I am, father, and you can't stop me. We're leaving for the Enclave. You foolish girl! Do not be selfish, Nurik. You think to make us stand here, then? You expect us to just let them leave? Droids, stop them! You will not turn your droids on my daughter. Droids, don't let them take Rahasia! We appear to be at an impasse, then. And they got away! It is your fault, darling. You were always too violent for your own good. Me? You were the one who rushed out here with war droids! Shut the fuck up! Do not tell me what to do, Jedi! The Council will hear of the trouble you caused here today. Indeed they shall. O nie. A, dostałem za to punkty jasnej strony. Okej. Okay. To jest trochę dziwne, bo jasna strona powinna być... tym, no. A nieważne. Nie dostałem tysiaka, ale nieważne. No to co był ten quest? W międzyczasie chyba oddamy go, a potem ruszymy do ruin. No więc tymczasem mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajk, jeżeli tak. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Nic nie możesz zrobić. Ochrony dzieci Boże. Siema. Okay. Have it your way.